Mamy 3 dni przed Wielkim Czwartkiem, w których to dniach pojawia się w Ewangeliach codziennie postać Judasza. Można zauważyć, że w tych 3 Ewangeliach jest pewna opozycja, a zarazem coś wspólnego pomiędzy 2 osobami. Dziś pomiędzy Marią, która namaściła stopy Jezusa, a Judaszem, który zapragnął tych pieniędzy, które ona w jego ocenie zmarnowała, wylewając ogromny majątek na darmo w jego ocenie. Takie jest podejście Marii, siostry Łazarza i Judasza do tej samej sprawy, do Jezusa, do jego nieodległej już śmierci, do pogrzebu, do szacunku wobec tego, który jest mistrzem, Panem i Zbawicielem. Maria wyraża wielką miłość, wielką wdzięczność, zwłaszcza za to, że jej brat powrócił do życia. Nie żałuje takich pieniędzy. Przy okazji tej dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, że ta zdrada nie wzięła się po prostu z powietrza, że tak naprawdę Judasz gdzie indziej miał centrum, na czymś innym był zupełnie skoncentrowany i zorientowany, a nie na Jezusie. To była kasa, którą trzymał w ręku, to była sakiewka, to było to, ażeby także podkradać z tego, co było wspólne. Ten wielki gest Marii i łapczywość Judasza są okazją dla autora Ewangelii, żeby ujawnić, co skrywało się w sercu Judasza, zanim dokonał największej zdrady w życiu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.